Dzień dobry Państwu, godzina 13.00 w telewizji Niezależny Lublin.pl. Wita Państwa Ryszard Hołbowicz. O tej porze tradycyjnie mamy w naszym programie studio biznesowe. I dzisiaj Państwa i moim gościem jest młody człowiek Tomasz Zarębski, student prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Tomku, proszę nam powiedzieć o Waszym festiwalu BOS. Co to jest za impreza, do kogo skierowana, kiedy się odbywa? Jest to wydarzenie, które jest organizowane przez Fundację Studenckie Forum Business Center Club. Odbędzie się w dniach 14-17 kwietnia. To wydarzenie promuje ideę przedsiębiorczości i jest skierowane do młodych ludzi, którzy łakną wiedzy i chcą już nabywać pierwsze umiejętności i zdobywać doświadczenie w biznesie już na etapie studiów jak najwcześniej. Czyli co, w ten sposób pozyskujecie grono jakichś osób, którym się chce, rozumiem, prawda? Tak, i chcemy im przekazać wiedzę, chcemy, żeby zdobywali pierwsze doświadczenie, umiejętności, organizujemy dla nich warsztaty, tak żeby już jak najwcześniej na etapie studiów mogli zacząć się rozwijać w tym kierunku. No ale z sam szacunkiem, Pan jako jeden z organizatorów tego przedsięwzięcia, podejrzewam, tak, zbyt dużym doświadczeniem biznesowym nie może się pochwalić. Tak, natomiast warto zaznaczyć, że rola koordynatora polega na tym, żeby zorganizować wydarzenie. Natomiast słusznie Pan zauważył, że nie posiadam doświadczenia w tym kontekście. Natomiast nasi goście, którzy będą prowadzili warsztaty, szkolenia, którzy będą brali udział w panelach dyskusyjnych, mogą już się poszczycić takim doświadczeniem. No to powiedzmy, mogą przekazać cenną wiedzę naszym uczestnikom. Tak więc całe wydarzenie zainauguruje wystąpienie pana doktora Piotra Szeligi, który jest współtwórcą giełdy papierów wartościowych w Warszawie i od 1995 roku do 2006 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu giełdy. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Instytutu Rynku Kapitałowego oraz jest pracownikiem naukowym, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Człowiek z branży jak najbardziej, tak. Biznesowej. Tak więc jutro 14 kwietnia odbędzie się również panel dyskusyjny na temat gospodarki w naszym regionie oraz wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami w naszym województwie. W tym panelu wezmą udział Krzysztof Krystowski, prezes zarządu PZL Świdnik, Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy grupy Azoty Puławy oraz Rafał Włach, dyrektor do spraw strategii i rozwoju z Kompu Group Medical Polska. Rozumiem. Proszę powiedzieć, bo mówił Pan, że to jest już 12. edycja tego festiwalu. Tak. W związku z tym zakładam, że w dotychczasowych jacyś ludzie zyskali, podejrzewam, coś, dzięki czemu o Waszym festiwalu jest głośniej. Czy może Pan powiedzieć o jakichś takich nazwiskach uczestników, którzy zaczynali z Waszym projektem? Warto tutaj wspomnieć, że Festiwal BOS jest wydarzeniem, które odbywa się w skali całego kraju w 19 regionach. No i od początku, czyli od 12 lat odbywa się, także możemy się poszczycić... Cały czas jest z kulem związane, rozumiem. Nasz region tak. Tak więc możemy się poszczycić takimi nazwiskami jak Dariusz Żuk, który założył Fundację Polska Przedsiębiorcza i jest wychowankiem Fundacji Studenckie Forum Business Center Club. Rozumiem. A wspominał Pan też przed programem o na przykład takich, to już nie w Lublinie, ale rozumiem w skali polskiej, twórcach, jak na przykład twórca portalu... Pizzaportal.pl. Tak Pizzaportal.pl, to no, znane przedsięwzięcie, prawda? Także osoby, które działały już w fundacji dużo wcześniej, założyli ponad 30 firm. Wśród nich warto tutaj zwrócić uwagę właśnie na pizzaportal.pl, paczkomaty, InPost lub właśnie fundację wspomnianą przeze mnie przed chwilą Polska Przedsiębiorcza. Paczkomaty to też olbrzymie przedsięwzięcie, prawda? To są te żółte takie skrzynki, w których można odbierać przesyłki, prawda? Tak, to jest właśnie ta firma, tak więc uważam, że jest bardzo dobrze znana nam wszystkim i działa tak naprawdę w skali całego kraju i jest to duże osiągnięcie wychowanka naszej fundacji. I jeśli chodzi o audytorium, to cała impreza skierowana jest do młodych ludzi, studentów przeważnie, domyślam się. Tak. Czy ewentualnie młodsze osoby też jest sens, żeby się pokazały na takiej imprezie?
To wydarzenie Festiwal BOS jest skierowane stricte do studentów, natomiast nie widzę przeszkód, żeby młode osoby wzięły w nim udział, bo tutaj warto zaznaczyć, że w ramach Fundacji Studenckiej Forum Business Center Club organizujemy również inne projekty, tak jak na przykład najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości, które jest właśnie skierowane do licealistów. Tak więc nie widzę przeszkód, żeby na warsztatach czy panelach pojawiały się młodsze osoby niż w wieku studenckim. Rozumiem, bo całe wydarzenie opiera się, rozumiem, tak jak ja to rozumiem, na dwóch nogach. Jedna to są jakieś warsztaty konkretne, prawda? A druga to są jakieś, no nie wiem, rozmowy, pogadanki i tak dalej. I zakładam, że jeśli chodzi o tą część związaną z wywiadami, z pogadankami i tak dalej, tu wstęp jest, podejrzewam, kompletnie wolny, prawda? Tak. A jeśli chodzi o warsztaty, no to często jest tak, że warsztaty, no nie można przyjąć dowolnej ilości osób, tylko jest to jakoś usystematyzowane. Jak u was jest z warsztatami? Tak, zgodzę się z tym, co pan powiedział. To jest związane ze specyfiką prowadzenia takich zajęć. I tutaj warsztaty odbywające się w ramach festiwalu też są ograniczone liczbą uczestników. I tak na przykład warsztaty, które są zorganizowane przez Biuro Karier KUL-u, które będą dotyczyć technik negocjacyjnych, są ograniczone liczbą 20 osób. I rozumiem, podejrzewam, skoro festiwal zaczyna się jutro, to tutaj tu już zapisy są zamknięte. Tak. Nie można się zgłaszać. Czy jeszcze na coś można się zgłosić? Tak naprawdę tylko ten warsztat, ten jeden warsztat przeze mnie wspomniany przed chwilą był objęty zapisami. Aha. Natomiast pozostałe wszystkie wydarzenia są otwarte i na nie nie trzeba się zapisywać i można dołączyć w każdej chwili. A jakie są w związku z tym te warsztaty? Jakby pan jeszcze słówko na ten temat mógł powiedzieć? Warsztaty będą również poprowadzone przez panią dr Beatę Mazurek-Kucharską z Lubelskiej Szkoły Biznesu, która przeprowadzi warsztat związany z przywództwem. Również warsztaty poprowadzi znany szkoleniowiec, trener biznesu i rozwoju osobistego dr Paweł Fortuna, który będzie przeprowadzić szkolenie z zakresu kreatywności i innowacyjności w biznesie. Oraz warto również tutaj zwrócić uwagę na doktora Jacka Sopka, który opowie o coachingowym stylu zarządzania i współpracy w zespole. Rozumiem. Czy pan, jak długo pan jest koordynatorem tego projektu na Lubelszczyźnie? W tym roku pierwszy raz jestem koordynatorem tego projektu. Już wcześniej działałem w tej fundacji, natomiast w tym roku pierwszy raz przypadła mi w udziale rola koordynatora festiwalu. A jak ta fundacja, którą pan reprezentuje, organizator tego przedsięwzięcia, jaki jest jej stosunek? Znaczy może to nie jest złe, może nie jest to dobre sformułowanie, jakie są relacje, o tak określmy, między tą fundacją a Business Center Club? Business Center Club jest mecenasem Fundacji Studenckiej Forum Business Center Club. I jakby to ująć, jest po prostu jakby częścią Business Center Clubu i jest po prostu wspomagany przez Business Center Club patronatami i pomagają po prostu nam w organizowaniu tych wydarzeń i w tworzeniu całego programu. Rozumiem. A w takim razie proszę powiedzieć jeszcze, skoro mecenatem jest tutaj BCC, prawda? To jak wyglądają patroni medialni tego waszego przedsięwzięcia? To właśnie jednym z patronów medialnych jest telewizja internetowa lublin.com.pl. No liczyłem, że pan to nakończy. W towarzystwie takich mediów jak Do Rzeczy, TVP Lublin, Bankier.pl oraz wiele, wiele innych. Tutaj można również zwrócić uwagę na nasze lokalne media jak Nowy Tydzień w Lublinie. I również tutaj takie portale internetowe dla studenta.pl, studentsnews.pl, karierafinansach.pl. No czyli jest trochę tak dla tych partnerów. No to miło nam, że my też jakoś się wspomagamy waszą działalność, żeby była ona szerzej rozpropagowana. A w takim razie na koniec może takie pytanie mam. Bo jedno nazwisko tak trochę mnie zaskoczyło, no bo to nazwisko kojarzę raczej z publicystyką, z polityką, z historią, no ale raczej niekoniecznie z biznesem. Domyślił się pan o tym. Tak, domyślam się, że chodzi o pana Rafała Ziemkiewicza. Dokładnie. Natomiast Rafał Ziemkiewicz jest ceniony w świecie komentatorów społecznych, ekonomicznych, a wiadomo, że nasze wydarzenie Festiwal BOS jakby jest pod względem merytorycznym bardzo szerokie zagadnienia obejmuje. Tak więc tutaj dotyczy również relacji w społeczeństwie i takiego rozwijania biznesu wśród młodych ludzi.
tego sytuacji gospodarczej całego państwa i naszego regionu. Tak więc działalność pana Ziemkiewicza jak najlepiej wpisuje w coś, w samą ideę wydarzenia. A jak wam się udało pozyskać do współpracy do rzeczy, no też raczej nie biznesowy magazyn, prawda? Zdecydowanie tak, aczkolwiek również do rzeczy publikuję materiały związane z gospodarką i z biznesem. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę na to, że do rzeczy objęło patronatem medialnym nasze wydarzenie, gdyż przedstawiliśmy ofertę, w której właśnie nie ukrywam, że dużo pomogło zawarcie udziału pana Rafała Ziemkiewicza. Rozumiem. Który jest jednym z głównych publicystów do rzeczy. Do rzeczy, dokładnie. I czego panu jako organizatorowi tego przedsięwzięcia można życzyć? Po prostu powodzenia i tego dużej frekwencji, dużego zainteresowania tym wydarzeniem. Spodziewa się, że zainteresowanie będzie spore? Licząc, zwracając uwagę na obsadę i na prelegentów, mam nadzieję, że tak. To niech pan jeszcze przypomni, gdzie ten festiwal się dokładnie odbywa i w jakich godzinach. Festiwal BOS odbywa się na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w gmachu głównym przy Alejach Racławickich. Dokładne daty, godziny i sale są dostępne na Facebooku oraz na stronie internetowej całego wydarzenia. Festiwal BOS. Powiedz mu adres. Festiwalbos.pl. Festiwal przez W, przez V? Przez W. Przez W, festiwal razem pisane BOS przez 2S.pl. W takim razie, no nie wiem, myślę, że osoby, które są zainteresowane biznesem, szczególnie młodzi ludzie, uważam, że dobrze zrobią, jak odwiedzą wasz festiwal. Festiwal rozpoczyna się jutro. Poza tymi jednymi warsztatami wstęp na wszystkie pozostałe rzeczy jest wolny. Tak. No to zapraszamy państwa do udziału w festiwalu. A dzisiaj, przypomnijmy, gościliśmy pana Tomasza Zaremskiego, studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prowadzącego, będącego jednym z organizatorów Festiwal BOS, rozwój, kariera, sukces. Dziękuję bardzo panie Tomaszu za rozmowę. Dziękuję również.